Młody, chcesz kupić jakieś ciasteczka? Cześć, witam was moje fajne w kolejnym odcinku na moim kanale. Ostatnio dostałem fenomenalną wręcz paczkę od użytkownika Mistrz Claudio, aktualnie już kiedyś kartoniasty. W nim były dwa figi. Jeden z nich był zapakowany, to był ten i już wiecie, że to jest ten. Drugi natomiast był odpakowany i jak się okazało, jest to pan Jakob Kowalski, czyli polska krew, polskie korzenie i polski wąs. A tutaj ma on dwa ciasteczka takie w sobie i bardzo fajną walizeczkę. Jednak nie spotkaliśmy się tu, bo mamy dziś pana Kowalskiego, a pana drugiego. Ja, jak powinniście wiedzieć, świat Harry'ego Pottera, no niezbyt jednak lubię. Próbowałem chociażby na kanale z grami, ale... Przykro mi to, kochani, mówić, ale chyba kończymy z Harry Potterem. No właśnie, ale tutaj mówię, darowanemu koniu i tak dalej, dostałem paczuszkę jakże fenomenalną. Nie tylko to, obejrzyjcie koniecznie poprzedni odcinek, ponieważ tam zobaczcie, co dostałem. No i tutaj znalazł mi się taki pan. Dowiedziałem się, że jest to pan Mad-Eye Moody. No i słuchajcie, nie jestem jak inni youtuberzy, nie jestem taki, że się nie doinformuję, a coś recenzuję. Pogooglowałem i czego się dowiedziałem? Pan Moody kiedyś był całkiem fajnym chłopakiem, całkiem dobrym chłopakiem i elegancikiem. I to jest właśnie ta jego wersja, choć tutaj, nie no fajna, to czerwone takie trochę zabawne na tej twarzy, nie wiem co to jest, język czy co. No i przypuszczalnie właśnie pan Moody dał się, prawda, zwabić jakiemuś panu Kowalskiemu na dopalacze, tak? Dostał takie oto coś, co przypuszczalnie zawierało jakieś dopalacze albo, nie daj Bóg, marihuaninę, bo wolę myślę, że to właśnie są dopalacze niż taki, wiecie, gruszka. Wszyscy wiemy, do czego służy, albo kastaniet. No i właśnie wszczykliwszy sobie te narkotyki, z pięknego, młodego chłoptasia zmienił się niestety w coś takiego. No właśnie, moi drodzy, sami się przyjrzyjcie, co te dopalacze, co te marihuaniny robią z ludźmi, tak? Nawet różdżka w jego rączce nic tu nie pomoże, ale przyjrzyjmy się mu z bliska. On ma taki kij do odgarniania oczywiście wszystkich, którzy chcą powiedzieć, że dopalacze są złe, no i różdżka w tych samych celach. Je sobie jednak wyjmiemy, przejdziemy do omówienia samej figurki pana Mad-Eye Moody'ego. Torsik świetny, w ogóle tu widzimy, że ma inne nogaweczki w spodniach, tu ma jakąś skarpetę, albo to jest noga w gipsie, albo nie wiadomo co. No cóż, po dopalaczach mocno się chłopak stoczył, kurteczka jakże fajna, no aczkolwiek w klimacie, no i ta buzia z tym okiem, które gdzieś tam mu luźno lata. Z tyłu na dróg też w miarę spoko. Świetne jest to, że dalej zachowali tutaj inne kolory tychże końcówek, tychże butów, tychże gipsów i tak dalej. No i kochani, taka smutna historia wiąże się właśnie z tym panem Moody'im. Figurka jest świetna. Sam fakt tych dwóch twarzy, tej jego transformacji. Spójrzcie też, jak bardzo te włosy nie pasują do tego pana. I odwrotnie, znowuż te jak skrajnie nie pasują do drugiego pana. O, chociaż tu jeszcze nie, no dobra, tu się jeszcze jakoś da, ale nie, no. Także kochani, pamiętajcie i miejcie tą lekcję w głowie, że dopalacze i narkotyki to zło. Spójrzcie tylko, co zrobili z młodym, pięknym, dobrze prosperującym panem Moody'im. Tak, figurka bardzo fajna, kostium wręcz świetny, główka też ekstra rarta, tak jak go nigdzie indziej nie dostaniemy. No i przy okazji dobra lekcja ze strony Harry'ego Pottera oraz Lego. Nigdy, moi drodzy, ale to przenigdy nie sięgajcie po gruszkę do lewatywy też, ale dopalacze tym bardziej. Możecie co najwyżej sięgać po kastaniety i wtedy jest fajnie. Jeżeli chcecie więcej Harry'ego Pottera, zapraszam was na mój kanał z grami. Jeżeli chcecie więcej Harry'ego Pottera, zapraszam was na moje poprzednie filmiki. A dziś dziękuję wam za to, że byliście ze mną i pamiętajcie, nigdy nie bierzcie dopalaczy.